moc biznesu to okazja do tego, żeby porozmawiać między innymi o tym, jak wprowadzać zrównoważony rozwój w firmach, ale także pewnie o finansowaniu, bo bez tego, jak się okazuje, ciężko by było tę strategię realizować. Pan Łukasz Dziekoński, prezes Montis Capital. Dzień dobry, panie prezesie. Skąd pozyskiwać środki na to, żeby wprowadzać strategię w dużych, mniejszych firmach, właśnie strategię ESG? Strategie ESG i strategie zielonej transformacji energetycznej wymagają pozyskiwania źródeł z wielu miejsc. Ja myślę, że w tej chwili takim naturalnym miejscem to są oczywiście środki unijne, które wspierają te procesy, ale też są środki związane z bankami rozwojowymi, takimi jak BGK, czy to też Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny, czy to też niektóre inne europejskie banki rozwoju, takie jak niemieckie KfW, czy to Kassa Depozyt i Prestiti. I to są w tej chwili naturalni finansujący tej zielonej transformacji. Ta zielona transformacja wcale prosta nie jest, bo jeszcze jest wiele czynników, które także trzeba w naszym kraju jakby wypełnić, żeby móc mówić o tym, żeby w ogóle finansować te działania. Natomiast firmy już o te środki, rozumiem, że się starają. Firmy się starają też o te środki i myślę, że też pula tych środków się też poszerza, bo tak jak można powiedzieć wcześniej, też sektor prywatny kapitałowy, taki jak fundusze Venture Capital, którego reprezentuję, też tym rynkiem się bardzo interesujemy, bo widzimy, że przez transformację całego rynku kapitałowego, czy to też całej gospodarki, potrzeba finansowania właśnie na zieloną transformację energetyczną od samego początku. Znaczy od tego finansowania zalążkowego, od tej powiedzmy poziomu seed, od młodych firm technologicznych, które dopiero powstają i one potrzebują też finansowania od samego początku, dlatego też jakby myślę, że te pieniądze na tą zieloną transformację energetyczną już się zaczynają od samego pomysłu na firmę. Sam pomysł na firmę to jedno, to co pan wspomniał, dla początkujących, a dla tych, którzy już działają chociażby w sektorze, załóżmy, energetycznym, czy oni te środki również pozyskiwać mogą? Pewnie, że tak. I tutaj widzę, że jest bardzo dużo środków z sektora właśnie tego wcześniej wspomnianego dużych banków rozwojowych, ale też nawet sektora banków komercyjnych. Tak jak dzisiaj wcześniej tutaj mieliśmy dyskusję na ten temat i przedstawiciele takich dużych banków komercyjnych jak PKO BP, czy też na przykład organizacja jak PFR, też wspierająca i finansująca wiele projektów energetycznych, mówili o tym, że właśnie mają wśród swoich klientów bardzo dużo firm energetycznych z sektora odnawialnych źródeł energii, czy to też z sektorów takich związanych jak utylizacja odpadów, czy to też z firm, które się potrzebują środków na transformację już swoich właśnie energochłonnych biznesów. To proszę powiedzieć, na co te środki można wykorzystać, jeżeli firma chce zajmować się zieloną energią i tą transformacją, na jakie działania, na wszystkie działania może uzyskać dofinansowanie? Na działania, które właśnie zwiększają efektywność energetyczną firm, które zwiększają na tak zwane zazielenienie, to znaczy na wprowadzenie procesów, które właśnie zmniejszają emisję, zmniejszają ilość odpadów, które te dane firmy emitują, bo to nie tylko jest emisje CO2, ale to też są emisje odpadów. Myślę, że bardzo ważnym jest też to na przykład inwestowanie w większej ilości w recycling i gospodarkę obiegu zamkniętego. To są bardzo ciekawe rzeczy, to też efektywniejsze zużycie istniejących zasobów, bo pamiętajmy o tym, że najlepszym sposobem ograniczania emisji CO2 jest mniejsze zużycie energii. I o tej energii także podczas paneli i dzisiaj tutaj podczas Polskiej Mocy Biznesu mowa również jest i o tym finansowaniu bardzo praktyczne rady dla tych, którzy chcą iść w stronę zielonej transformacji. Bardzo dziękuję panu Łukasz Dziekoński, prezes Montis Capital, był moim gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.